Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Miała być kolejna część mówiąca o samoczynnej blokadzie liniowej, czyli o semaforach na białych słupach ustawianych na szlaku, no ale tak wyszło, że zapomniałem w poprzednim odcinku pokazać, jak to działa w połączeniu z przebiegami wpisywanymi w semafor. W tamtym odcinku pokazywałem tylko, że można dodać blok 1 do głównego menu semafora. No i zapomniało mi się oczywiście opowiedzieć o tym, że można te bloki też dodawać do przebiegów i będą one wtedy działały tylko dla tych konkretnych przebiegów. Dla konkretnego przebiegu będzie działał taki blok, jaki wybierzemy. No i oczywiście dla każdego przebiegu może ten blok być inny. Mamy tutaj mapkę testową, troszeczkę bardziej rozbudowaną niż to było ostatnio. Pojawiły nam się tutaj trzy szlaki, taki trójkąt. Zobaczcie, posterunki A, B i C. No i trzeba sobie teraz tutaj zrobić bloki, blokadę, ustawić to. O ustawianiu bloków i konfiguracji nie będę drugi raz tutaj opowiadał, ponieważ jest to tematem pierwszego filmu. Jeżeli ktoś tego nie oglądał, to niech sobie nadrobi. Zapraszam do tamtego odcinka. Ja to tutaj zrobię szybciutko, w przyspieszonym tempie. Lecimy. To była szybka budowa, ustawienie bloków, nazwanie ich, znalezienie bloku sąsiedniego i oczywiście ustawienie szafek pomocniczych, bo jak pamiętamy, przecież samych bloków w maszyniście widać nie będzie i się do nich nie dostaniemy w module jazdy, czyli w maszyniście, więc do tego są te szafki, żeby do menu tych bloków się dostać w ogóle. Była o tym mowa w odcinku o budowie i zasadzie działania bloków, czyli w pierwszym odcinku. Teraz weźmy się za to, co chcemy pokazać dziś, czyli jak przypisać bloki do poszczególnych przebiegów i jak to w ogóle działa, z czym to się je. Jak widzimy, mamy tutaj semaforki wyjazdowe, wjazdowe, mamy posterunki, bardzo proste. Jeżeli pamiętamy z poprzedniego filmu, tam podawaliśmy blok, tu w tym wierszu na początku tabelki, bo mieliśmy jeden blok na przykład na wyjeździe ze szlaku. W tej chwili tych bloków mamy więcej i tutaj powraca zasada taka sama jak przy sygnalizacji. Przy tworzeniu przebiegów w ramach stacji czy czegokolwiek, że jeżeli mamy jakiekolwiek przebiegi, w tej chwili nie ma, zaraz będą, to tu u góry nie wpisujemy żadnych danych poza takimi rzeczami jak prędkość czy domyślny sygnał na semaforze. Wszystko, co powtarza się w tabelkach przebiegów, to u góry zostawiamy oczywiście niewypełnione. Dodajmy sobie więc przebieg. To wszyscy, którzy widzieli filmy o konfiguracji sygnalizacji, wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, więc kto wie, to dobrze, kto nie, to odsyłam do filmu. I tworzymy sobie po prostu przebieg. Patrzymy sobie po rozjazdach. No w tej chwili mamy ułożony tutaj w lewo, czyli do tamtego posterunku C. No to zróbmy sobie ten przebieg, kliknijmy raz, kliknijmy drugi raz, A1 będzie w lewo i zobaczcie, ten semafor nie ma opcji następnego semafora, więc tutaj się nic nie znalazło, ale w wierszu blok liniowy, czy line block, tutaj pokazał się blok ten tutaj
Jeżeli popatrzymy na przyspieszony fragment, to zobaczymy, że on się nazywa AC, tak sobie nazwałem. No i rzeczywiście został on wykryty, ale żeby ten blok w ogóle zadziałał, żeby on wpływał na działanie tego przebiegu, on musi znaleźć się tutaj, czyli tak jak w przypadku semaforów znalezionych jako następne, musimy kliknąć tutaj w to pole. Pyk wskoczył nam tutaj po lewej, a po prawej zrobiło nam się delete, bo możemy sobie ten blok usunąć. Mogą być takie przypadki, że przebieg prowadzi na szlak z blokadą liniową, a my tego bloku na przykład nie chcemy, żeby on wpływał nam na ten konkretny przebieg. Tutaj jednak chcemy, więc go klikamy, on skoczył po lewej. No i w zasadzie to jest koniec dodawania bloków do danego przebiegu. Dodajmy sobie drugi przebieg, bo jak widzimy, mamy jeszcze drugi przebieg tam do posterunku B. Czyli rozjazd A2 będzie tak jak jest, a rozjazd A1 będzie musiał być przełożony w prawo. Przekładamy. I zobaczcie, pokazał nam się inny blok zupełnie, czyli ten tutaj, ten się nazywa AB. No i znowu klikamy, go wskakuje po lewej. I tak w zasadzie koniec. No tu jeszcze zmieńmy sobie sygnał wskazywany w tym przebiegu na maksymalną dozwoloną prędkość, no bo przecież jedziemy na wprost. I moi drodzy, to jest tak naprawdę koniec całego dodawania bloków do przebiegów. Jak widzicie, robi się to właściwie samoczynnie. Czyli po prostu, jeżeli mamy już skonfigurowaną blokadę, tak jak ja to zrobiłem w tym przyspieszonym fragmencie tego filmu, to po prostu układając przebiegi, jedyną dodatkową rzeczą, którą musimy wykonać, to jest tak naprawdę wrzucenie, powiedzmy, tego bloku, który nam się odnalazł tutaj w lewe pole w tym wierszu. I w zasadzie to wszystko. I w tym momencie ten blok już nam na ten konkretny przebieg będzie działał. Zobaczmy, ile w tym wszystkim jest prawdy. Podpowiem tylko, że te bloki oba są w tej chwili w stanie odblokowanym, bo tak sobie to skonfigurowałem, układając, ustawiając je. W związku z czym ten semafor w obu przebiegach powinien wskazywać sygnał zezwalający, no bo skoro blok jest odblokowany, no to możemy wyjechać na ten szlak. Wszystko się zgadza, zobaczcie, semafor się podaje. A spróbujmy sobie teraz na przykład zablokować blok AB. Z poziomu geodety oczywiście możemy to zrobić tutaj w menu, przełączamy. No i tutaj taka rzecz, że to się tam nie zawsze odświeży. Przełóżmy sobie rozjazd, no teraz jedziemy w lewo do tego bloku, który jest odblokowany. Przełóżmy z powrotem i zobaczcie, zrobiło się czerwone światło. Jedyną zmianą, którą tutaj była, to jest zablokowanie bloku, mimo że droga leży, zobaczcie, do następnego posterunku, tam do semafora wjazdowego nic nie ma, można by było pojechać, ale w tym przebiegu ten konkretny blok blokuje ten semafor. Jeżeli sobie przełożymy tutaj, ten blok jest odblokowany, czyli dla tego przebiegu sygnał nam się poda oczywiście. Teraz jeżeli sobie odwrócimy tą sytuację na przykład, odblokujmy sobie blok prowadzący na szlak na wprost, a zablokujmy sobie blok prowadzący na szlak w lewo, czyli sytuacja dokładnie odwrotna. Jak zwykle trzeba to odświeżyć i zobaczcie, teraz ten blok się odblokował, czyli na wprost nam semafor może podać drogę wolną. Jeżeli przyłożymy w bok, mimo że tutaj też szlak jest wolny i można by było pojechać, no to ten bloczek, który tam jest tutaj, jest zablokowany, no i nas nie wypuści. I to w zasadzie z poziomu geodety to jest tak naprawdę wszystko, co tu trzeba było powiedzieć. Jeszcze tylko pokażę, jak to wygląda w maszyniście, żeby nie było wątpliwości, że to na pewno działa. Także wracamy, przełączamy moduł gry i za chwilę wracamy. No i mamy maszynistę, zobaczcie, obrazek w zasadzie się nie zmienił, no bo co miało się tutaj zmienić. No tyle, że jak wiemy, wszyscy bloki są niewidzialne w maszyniście, więc ich nie ma, są tylko szafki, przez które się możemy dostać do właściwości tych bloków. Przykładowo otwórzmy sobie blok AB, który jest w stanie odblokowanym i jego kolega, kumpel z drugiego końca szlaku BA, który jest zablokowany. No i popatrzmy, co się tutaj wydarzyło. Oczywiście, jeżeli blok AB jest odblokowany, no to ten semafor w tym konkretnym przebiegu, gdzie ten blok jest ujęty, pozwoli nam wypuścić pociąg na szlak. Jeżeli go zablokujemy, oczywiście musimy tutaj odświeżyć sobie
stan gry, ponieważ to działa jakoś tak, że semafory odświeżają swój stan tylko w razie potrzeby, czyli jest to na przykład ruch taboru lub przełożenie zwrotnicy, zobaczcie. No i semafor nam się zrobił na stój, zrobił nam się locked, co oznacza, że blokuje blok blokady liniowej. Jedziemy na wprost, czyli dotyczy nas w tej chwili bloka B. I teraz zróbmy sobie na próbę przełożenie tego rozjazdu A1 w kierunku posterunku C, ale najpierw otwórzmy sobie stany drugiej pary bloków, czyli znowu skorzystajmy z szafeczek, które będą nam obsługiwały ten blok, którego tutaj nie widać, ale jest, i bloku na drugim końcu szlaku. I zobaczcie, blok o nazwie AC, czyli ten, który strzeże nam wyjazdu tutaj w lewo na ten szlak, jest ustawiony tu zaraz ze semaforem, jest w stanie zablokowanym. Czyli po przełożeniu tego rozjazdu semafor nam się nie powinien podać, tak? No, przełożmy, rzeczywiście nie podał się. Więc jeżeli byśmy chcieli sobie teraz tam pojechać, musimy ten blok mieć w stanie odblokowanym. Jak widzimy, tutaj się go nie da bezpośrednio odblokować. Robi się to w opcjach drugiego bloku od pary na drugim końcu szlaku, czyli ten sobie odblokowujemy, przepraszam, ten sobie blokujemy, ten nam się odblokowuje, zobaczcie, blok AC zrobił się, okienka zrobiły się na biało, odblokował się, no i semafor nam się tutaj podał, bo blok nam pozwala. Ten dalej tutaj AB mamy zablokowany, czyli na wprost nas nie wypuści, w lewo nas wypuści. Możemy to sobie jeszcze raz pokazać, otwierając okienka od tych bloków. Jak widzimy, AB jest zablokowany, blok BA jest odblokowany, czyli jakby z naszego posterunku A mamy zezwolenie na jazdę w drugą stronę, przeciwną, na przykład dla tamtej lokomotywy, która tam stoi. No jeżeli sobie ten cały bałaganik przeblokujemy, zobaczcie, AB się odblokował, przekładamy rozjazd na wprost, no i nam się ładnie wyświetlił sygnał zezwalający. Tak to działa. Tyle w tym odcinku, jako uzupełnienie poprzedniego filmu. Pamiętajmy tylko, że przy takim układzie, jeżeli mamy wyjazdy na kilka szlaków, to nie ustawiamy w opcjach głównych tabelki w semaforze bloku liniowego, a jedynie korzystamy z tego, że skrypt sam wykrywa w konkretnych drogach przebiegów konkretne bloki i automatycznie je tam wstawia. My musimy je tylko kliknąć, żeby zatwierdzić to wyszukiwanie i żeby one zadziałały. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Zapraszam na następne odcinki.